dobry, witam Państwa, Agnieszka Stachurska w programie Twarzą w Twarz. Moimi gośćmi są dzisiaj Violetta Kulpa, przewodnicząca Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Oraz Jacek Koziński, prezes Agencji Rewitalizacji Starówki. Dzień dobry. I właśnie o rewitalizacji płockiej Starówki dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy. Bardzo się cieszę, że pan prezes przyjął w końcu nasze zaproszenie. Tym bardziej jest mnie miło, dziękuję bardzo. Panie prezesie, w jaki sposób... Cieszę się, że mogłem sprawić panią przyjemność. W jaki sposób ARS rewitalizuje obszar Starego Miasta, jakby pan mógł tak pokrótce nam opowiedzieć? Pokrótce nie da się. Przede wszystkim ARS to ta działalność inwestycyjno-administratorska, zarządcza. Oprócz tego, że budujemy, remontujemy, zarządzamy też kilkoma wspólnotami. Od, myślę, 4 lat, bo to taki wzmożony przełom, można powiedzieć, nastąpił. Zajmujemy się też rewitalizacją miękką. Mam tu na myśli potańcówki, mam tu na myśli kino letnie, mam tu na myśli też no, ściąganie, myślę, że tak można powiedzieć, czy wyszukiwanie tych imprez, eventów, które na rynek, czy ostatnio też staramy się szerzej, bo na ulicę Grodzką, Tumską przenosić, umieszczać, lokować, czy w końcu wsparcie jakby małego biznesu, myślę tutaj o Staromiejskim Centrum Biznesu Przetwórczego. Zarządzamy też starym rynkiem. Wszystkie rzeczy formalne przychodzą przez nas. Wyremontowaliśmy fontannę. No, szalet prowadzimy, chociaż to mało może wizerunkowe przedsięwzięcie, ale był potrzebny na Starówce. Udało nam się go zlokalizować i chyba z sukcesem, jeśli można mówić o tym przypadku toalety publicznej, działamy. A tak wejdę może w słowo, jeśli mogę, pani redaktor. Oczywiście. Chciałabym się zapytać, panie prezesie, czy jak pan widzi to wsparcie lokalnych przedsiębiorców, szczególnie myślę o działalności gastronomicznej, sprowadzając im food trucki pod lokale, pod witryny restauracyjne. Czy to wydaje się panu fair? Czy to nie, w jakiś sposób nie koliduje z ich działalnością? Pan mówi o projektach miękkich. Okej, fajnie, że pan realizuje jako spółka, tylko pytanie, jaki jest pana cel, jakie było pana osiągnięcie, co pan zrobił do tej pory jako prezes? Nie jako spółka, tylko jako prezes, który kieruje tą spółką od momentu powołania na tą funkcję. W projektach twardych, myślę o inwestycyjnych, co pan zrobił, jakie są pana osobiste dokonania jako prezesa zarządu? A jeszcze wrócę do tych food trucków. Czy w jakiś sposób pan to konsultuje, robi jakieś rozmowy, przeprowadza jakieś rozmowy z naszymi przedsiębiorcami? Czy oni nie mogliby sami w porozumieniu z państwem zorganizować właśnie takich dni, na przykład dzień włoski, dzień hiszpański, cokolwiek można zorganizować na starym rynku, ale nie posiłkujmy się food truckami, które przyjeżdżają tylko i wyłącznie po to, żeby zarobić, a nasi lokalni przedsiębiorcy, którzy płacą miesiąc w miesiąc ciężko zarobionych pieniędzy czynsz, plus płacą również opłatę za ogródek, dlaczego oni nie mają możliwości zaistnienia w tym momencie? Dlaczego nie jesteście inicjatorem takich fajnych projektów, chociażby letnich, o których pan mówi, potańcówki i tak dalej? No to zróbmy coś dla tych naszych przedsiębiorców, którzy mają ciężko, naprawdę. To nie jest ich dobra, to nie jest ich w żaden sposób zła wola, że oni nie potrafią zarobić tych pieniędzy. Po prostu mamy ciężki rynek płocki. Ciężko jest wyciągnąć ludzi z domu i oni rzeczywiście starają się zarobić przez ten okres letni na cały rok, bo później mają naprawdę bardzo duży problem z utrzymaniem się w tych miesiącach jesienno-zimowych. W takim razie dlaczego nie organizujecie takich akcji, nie wyciągniecie do nich ręki właśnie, żeby zapełnić ten stary rynek nie food truckiem, który przyjeżdża tylko na 2 czy 4 godziny, tylko przy pomocy naszych lokalnych przedsiębiorców zorganizować właśnie takie dni, tak? Okej, więc po kolei, myślę, że może zacznę od wspomnianych przez panią food trucków, choć to nie tylko food trucki, bo przede wszystkim ideą imprezy, jeśli oczywiście mówi pani o tej, która odbyła się w ostatni weekend, to był Nadwiślański Festiwal Browarów Rzemieślniczych. Pierwsza tego typu impreza,
tym roku pamiętam, że już były food trucki, same food trucki. Same food trucki, tak. Natomiast jaka jest idea tych imprez? Myślę, że ideą jest to, co wydarzyło się w ten weekend. Jeżeli mogę oczywiście wesprzeć się zdjęciami, które zrobiłem w weekend. Mamy tutaj wszystkie ogródki gastronomiczne, które znajdują się na ulicy Grodzkiej na Starym Rynku, wypełnione. I to jest idea. No tak, a skąd pan wie, czy ci ludzie korzystali rzeczywiście, zakupowali, czy już byli najedzeni, czy napici za 9 zł za piwo? Znaczy oczywiście nie chcę dyskutować, czy ktoś chce, czy nie chce, bo to jest wybór każdej osoby, czy zamierza tam posiedzieć przy food trucku, czy w naszej restauracji, naszego lokalnego przedsiębiorcy. Tylko chodzi o to, że dlaczego my nie dedykujemy takich akcji mieszkańcom w porozumieniu z naszymi lokalnymi przedsiębiorcami? Przecież sam pan wielokrotnie mówi, że chciał pan uaktywnić ich, że właśnie ta galeria tumska po to miała powstać, która nie wiem, czy powstaje, czy nie powstaje, ale w jakich bólach się rodzi. W takim razie dlaczego nie można takich akcji? Czy ktoś u państwa wpadł na taki pomysł, żeby zorganizować takie dni, na przykład jeden dzień w tygodniu dedykowany jakiejś konkretnej gastronomii, czy nie wiem, czy dzień ziemniaka, czy dzień włoski, czy dzień italiano na przykład można nazwać. No różnie, tak? Można wymyślać. Oczywiście. Czy ktoś z państwa to robi? Oczywiście nie robi, tylko, znaczy robi, oczywiście, że robi. To jakby jest pani interpretacja faktów, które nie zawsze wychodzą na światło dzienne, bo takich prób było mnóstwo. Ja oczywiście nie mam ze sobą tutaj korespondencji. W ten sposób nie przygotowałem się do tej audycji, ale wielokrotnie namawialiśmy do współpracy restauratorów. Chociażby przy tych eventach, o których pani powiedziała. Mam tu na myśli kino letnie, mam tu na myśli potańcówkę, aby przy okazji imprezy, którą my organizujemy, nie chcąc nic w zamian, włączyli się w to, czy konkretną ofertą gastronomiczną przychodzi na rynek od 300 do 400 osób. Oni chcą zjeść, niekoniecznie chcą się wstawać z tych foteli. Przychodzą tańczyć, chcą wypić piwa. I chyba efekt widać. Jeżeli chodzi o potańcówkę, to bardzo ciężko nam tego jednego restauratora motywować do tego, żeby dalej z nami współpracował, bo jakby opinia w tym temacie jest jedna. Skoro ci ludzie przychodzą, to i tak do nas trafią. Ale czy ja mam pana wypowiedź rozumieć, pokazując te zdjęcia, jak widać był pan przygotowany, że pan jest za tym, żeby były food trucki w mieście Płocku? Jestem za tym, żeby odbywała się aktywność, której celem jest sprowadzanie płocczan na stary rynek. I ci płocczanie skorzystają oczywiście z food trucków, ale przede wszystkim w ostateczności, jak widać na tych zdjęciach, trafią do restauratorów. A skąd ja mam pewność, że zostało to zrobione akurat z tego dnia? No to jest zdjęcie starego rynku. Może inaczej. Okej, te osoby przyjdą jednorazowo na food trucki. Natomiast z tego, co pan mówi, wynika, że skoro restauratorzy nie chcą współpracować, to pan sprowadza na stary rynek inne jedzenie. Taki z tego wniosek można wysnuć. Natomiast chyba państwem zadaniem, jeżeli chodzi o projekt miękki w zakresie rewitalizacji Starówki, jest to, żeby zachęcać restauratorów poprzez różne formy. Pan mówi, żeby przyłączyli się przy okazji robienia innych imprez. Ale to nie jest impreza dedykowana im. Tak jak pani Wiola mówi, to jest bardzo fajny koncept zresztą, żeby zrobić dzień kuchni płockiej. 400 osób na Starówce to nie jest element, do którego mogą się przyłączać restauratorzy? To nie jest impreza dedykowana im. Ale to chcą tak? Ale oni nie wyjdą wtedy na stary rynek, tak? Ktoś musi do nich trafić do środka. Natomiast kiedy sprowadza pan food trucki na stary rynek, to te food trucki są na środku. Ludzie nie muszą szukać, nie muszą chodzić. Tym bardziej, że te food trucki zasłaniają tak naprawdę te witryny. No tak jest. Drogie panie, ja nie dostałem żadnej informacji negatywnej, zwrotnej. Zostałem przy food truckach, że jest to impreza niepożądana. A ja dostałam. Ja rozmawiam z restauratorami. Ja nie mam jakby informacji o tym, jakie informacje pani dostaje. Żadna informacja zwrotna. No to tak samo, jak ja mam wierzyć w to, co pan mówi, że pan nie dostał. Tam, gdzie my rozmawiamy, stary rynek jako stary rynek, ci restauratorzy, ci przedsiębiorcy, którzy bezpośrednio z nami współpracują, mówię tutaj o naszych najemcach, jakby nigdy nie żadnych zastrzeżeń nie wnosili, no co do ewentualnie muzyki granej. Panie prezesie, szczerze, gdybym była państwa najemcą, też bym nie wnosiła żadnych uwag. No jest to jednak jakiś system zależności od państwa. Absolutnie nie.
zawsze rozmawiamy, zawsze pytamy w formie ustnej czy pisemnej, w jaki sposób przy planowanej... To może ankietę anonimową zrobić? To może ja przeprowadzę. Nie ma problemu, absolutnie żadnego. Nie, ja jakby mam kontakt stały z tymi przedsiębiorcami, najemcami, którzy z nami w jakiś sposób współpracują i generalnie część rzeczy wynika jakby z ich, nie wiem, potrzeb czy pomysłów. I jeśli dostałbym sygnał zwrotny... A to czyj to był pomysł? Food trucki? Food trucki? Restauratora czy pana? Food trucki był pomysł... Food trucki, tak, ubiegłoroczny przynajmniej. Zresztą same te food trucki, w sensie imprezy, nie mówię o festiwalu piwa, to była inicjatywa zewnętrzna. Zgłosił się do nas organizator, zapytał, czy jest możliwość wynajęcia... Który chce zarobić w Płocku. No ale chyba każdy przedsiębiorca chce zarobić. Tak, ale ten nasz jest 30 dni w miesiącu, a ten przyjeżdża na jeden dzień. I musi za to płacić gruby czynsz. Przecież ten, który stoi na rynku, też płaci za to. No tak, ale jeden dzień. I jaka tam jest stawka? Może porozmawiajmy o szczegółach. Ale stawkę wynajmu reguluje zarządzenie prezydenta miasta Płocka. Ja tutaj nie mam wpływu na wysokość tego czynszu. Tylko chciałabym ją porównać z czynszem, który uiszcza restaurator. No, za lokal. To nie jest sytuacja, którą można... No właśnie, nie można jej porównać, bo jest niewspółmiernie niska w stosunku do tego, co płaci. Ale żebyśmy się nie skupiali tylko na futrakach, konkretyzując. Nie odbył się żaden festiwal gastronomiczny w Płocku na Starym Rynku związany z płockimi restauracjami, ponieważ płoccy restauratorzy na to nie wyrazili zgody. Czy tak możemy rozumieć pana wypowiedź? Nie, ja czegoś takiego nie powiedziałem. Powiedział pan, że żaden z restauratorów nie przystąpił do takiego... Nie wyrażają jakby chęci, czy ta chęć jest ograniczona w współpracy przy imprezach, które my organizujemy. Mhm. A czy był taki pomysł zorganizowania imprezy gastronomicznej specjalnie do płockich restauratorów? My jako ARS z taką inicjatywą nie wyszliśmy. No, jest organizowany Dzień Kuchni Polskiej, czy Płock za pół ceny, gdzie te... Ale to są tylko ile? Dwa wydarzenia w ciągu roku. To jest na innej zasadzie, bo tam jest promocja, natomiast nie mamy tutaj skumulowania takich stoisk z jedzeniem w jednym miejscu. Dobra. Tutaj pod gastronomię tak nie wystąpiliśmy z takim bezpośrednim projektem pomocy. Mhm. A wspomniał pan o projektach też twardych, na chwileczkę do nich wrócę. Mamy tych kamienic takich zdegradowanych w Płocku trochę. Pan prezesem też już jest trochę. Co pan myśli o tym, żeby takie kamienice od prywatnych właścicieli bądź odkupić w całości, bądź też zainwestować w części i mieć później w niej udziały, po to, żeby ten stary rynek nie wyglądał jak ruina, a w tej chwili no niestety w kilku miejscach tak wygląda. Co najmniej w kilku miejscach, może warto w ten sposób wejść we współpracę. Czy o takich pomysłach w ogóle państwo rozmawialiście? Tak, jest to w sumie dosyć świeży temat. Świeży, bo ja wiem, że taki projekt złożył poprzedni zarząd ARS-u, jeszcze poprzedni. Okej, to nie wiedziałem o tamtym projekcie, natomiast mamy dzisiaj czerwiec, w kwietniu rozeznanie, w sensie ile która nieruchomość, która jest ewentualnie przeznaczona na sprzedaż, przynajmniej według sprzedającego, jest warta. Zaznaczam tutaj, że jako ARS na Starym Rynku mamy trzy lokale gastronomiczne i Stary Rynek 19 jest jako lokale nad lokalem gastronomicznym nasze, więc to nie jest tak, że cały Stary Rynek i wszystkie kamienice, które są wokół niego, jest własnością ARS-u. Tutaj problem jest taki, że właściciele cenią czy wyceniają te nieruchomości dużo wyżej niż ich faktyczna wartość rynkowa. Ja uważam, że pomysł jest bardzo dobry i generalnie sam mam przygotowaną taką propozycję, tyle że trzeba na to pieniędzy. Bo w tej chwili, żeby wykupić po cenie sprzedaży, tak, nazwijmy to, czyli cenie, którą proponuje sprzedające nieruchomości, które można odkupić, nie mówię o tych, które są w tej chwili remontowane, czy nie są przeznaczone na sprzedaż, trzeba przeznaczyć jakieś 8 milionów złotych.
do tego do każdej między 4 a 5 milionów średnio, bo różne są te wartości, nie znam stanu technicznego bezpośrednio tych budynków, przeznaczyć na remont. Więc no mówimy tutaj, oczywiście, jeżeli by to rozłożyć na kilka lat, około 30 milionach złotych i mówimy o samym starym rynku. Ale pan prezesem jest już jakiś czas i nie mówimy tutaj o okresie od kwietnia, tylko o co najmniej, myślę, jakichś 6 lat. Oczywiście tak. Powiedziałem, że w tej chwili nad takim projektem pracuję. Proszę pamiętać, że ARS nie jest dotowany ze środków Urzędu Miasta Płocka. My pracujemy na pieniądzach czy zasobie takim, jaki sobie wypracujemy, i te jakby nasze możliwości inwestycyjne są ograniczone w ten sposób. Nie mogę sobie pozwolić na projekt warty 30 milionów złotych, nawet w perspektywie kilku lat, bo jest to dla nas przy tej organizacji i funkcjonowaniu nierealne. To ja przypominam sobie taki dokument, który przyjmowaliśmy odnośnie rewitalizacji Starego Miasta, który był opiniowany przez tą komisję rewitalizacji. Komitet rewitalizacyjny. I tam było wpisanych mnóstwo inwestycji, które macie państwo realizować. Tam, na własnym zasobie. To znaczy, tam były różne kamienice. Nie wiem, czy to akurat też państwa znaczy, zasób. Aha, przepraszam, pani mówi o całym dokumencie. Całym dokumencie mówię, bo to kilka lat było. I w takim razie, no bo też się dziwiliśmy, skąd państwo, zresztą zadawałam te pytania wtedy, skąd państwo weźmiecie na to pieniądze, no bo teraz pan mówi, że nie ma pan tych środków. W takim razie skąd pan się zgodził na to, bo pan sam wpisywał tę inicjatywę do tego dokumentu. W związku z tym, skąd pan wtedy widział te pieniądze, a teraz pan nie widzi? Pani radna, rozdzielmy dwa tematy. Przed chwilą w odpowiedzi na pytanie pani redaktor mówiłem o nieruchomościach przy Starym Rynku, przy placu Starego. No bo tam jest inne, na Kościuszki między innymi też jedna nieruchomość. Okej, ale mówiłem o nieruchomościach przy Starym Rynku, które nie są własnością ARS-u, które trzeba by odkupić od właścicieli prywatnych, wyremontować i zacząć eksploatować w sposób jakikolwiek inny niż to, co się z tymi nieruchomościami dzieje. Natomiast w dokumencie, o którym pani mówi, w zakresie nieruchomości, którymi my administrujemy, zarządzamy, czy są naszą własnością, a to zwykle wszystkie te trzy rzeczy są w jednym, środki miały pochodzić z różnych źródeł. Zapewne pani radna wie, że ostatnio został jakby przesunięty czy odrzucony wniosek o pożyczkę z miasta. Staramy się w tej chwili o kredyt komercyjny, więc w zakresie własnych kamienic te środki... No to co się dzieje? To miasto nie chce pomagać w rewitalizacji miasta? Pani radna, no to już jest pytanie raczej do pani jako radnej miasta. Znaczy ja zadaję pytanie prezesowi, który zajmuje się rewitalizacją poprzez spółkę, którą zarządza. Okej. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Zdaję sobie sprawę, że na pewno pan ma lepsze relacje z prezydentem niż ja. No tutaj moglibyśmy pewnie popolemizować troszeczkę na ten temat. No ale to jest straszny wniosek, jaki można wysnuć z tego, co pan mówi, bo to wynika, że miasto woli inwestować w inne obszary niż w rewitalizację, a nie, jednocześnie to chce ściągać turystów nam tutaj do Płocka. No to coś tutaj się nie zgadza. Jakby wydaje mi się, że idea tego przesunięcia tego wniosku była inna. Po prostu no, skarbnik jednak mocno motywuje nas do tego, żeby poszukać jednak tych środków na zewnątrz, a środki z budżetu zaangażować w inne... Ja rozumiem, ale nadal mówimy o tym roku, a kadencja trwa 8 lat prawie, więc co tutaj, pani co redaktor, tutaj się dzieje pani w zakresie redaktor, nie patrzę na kadencję. Zostałem powołany na pewne stanowisko i ale też kilka lat temu. Tak. I to, co można w zakresie posiadanych środków, realizujemy i planujemy kolejne inwestycje w sposób realny i możliwy do wykonania, a co przyniesie kadencja, czy zmieni się prezydent, zmieni się rada, czy zmieni się prezes ARS-u i co dalej zrobi z tymi planami, no niemniej już to... Wiecie państwo, ja odnoszę wrażenie, że my wchodzimy w taki ślepy zaułek, no bo tak, spółka jest zależna od miasta w 100%, bo właścicielem jest miasto i ja często słyszę takie słowa. Prezydent mówi, to nie ja nie mam na to wpływu, to podjął decyzję prezes spółki. Prezes spółki mówi,
no tak, ale ja nie jestem właścicielem, właścicielem jest miasto. I to jest takie odbijanie piłeczki trochę. Ja nie widzę tutaj, ale ja często słyszę takie wypowiedzi prezydenta, na przykład przy zatrudnianiu chociażby córki pana Struzika w dawnym Złoku Kopierniki, kiedy to mówi, nie ja, to nabór prowadzi prezes, nie mam nic z tym wspólnego, tak? Pani radno, wolałbym zostać jakby w obrębie ARS-u, nie jestem w stanie odpowiadać czy tłumaczyć się, jeśli jest taka konieczność za prezydenta. Chodzi mi po prostu o to, że spółka, której właścicielem w 100% jest miasto, a tym samym reprezentuje właściciela, tylko reprezentuje, nie jest właścicielem prezydent, reprezentuje właściciela, jaką jest gmina, miasto, Płock, prezydent i prezes tej spółki, jakby działania powinny być spójne, tak? Powinno to wszystko iść w jednym kierunku, bo jest ten sam właściciel, spółka realizuje zadania, które zleca jej gmina. Nie jest tak, jak pani mówi, a przynajmniej nie do końca. Tak, właścicielem spółki jest prezydent miasta Płocka, czy gmina miasto Płock w osobie pana prezydenta. Natomiast zgodnie z KSH zarząd spółki jest autonomicznym przedmiotem, nad którym między znaczy podmiotem jest już, ale no nie wierzę, że państwo robicie coś wbrew prezydentowi. Rada nadzorcza wbrew nie, natomiast nie zawsze z jego uśmiechem na ustach i czasem... I co, to dlatego karze, że nie daje później pożyczki? Nie jest kara, nie. Jeszcze raz powtarzam, proszę tego nie odbierać jako kara, proszę to odebrać jako taka motywacja do wyczerpania wszelkich środków na pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, a oprocentowanych, bo to jest pożyczka i musicie państwo dodatkowo pożyczkę, zwrócić. Oprocentowanie. Chcieliśmy wziąć z miasta, też zakładaliśmy, że będzie oprocentowane. Ale nie podejrzewam, że taka jak z banku. Na razie nie znamy poziomu oprocentowania bankowego. Czekamy na odpowiedzi banków. A konkretyzując, jest pan w stanie wymienić inwestycje, które zostały twarde w zakresie rewitalizacji, które przeprowadził ARS już pod pana rządami, a które nie są kontynuacją poprzednich zarządów? Pani co, odpowiem pani, ale jakby nie da się pani pytania, na pani pytanie odpowiedzieć jakby jednym zdaniem, bo tego się nie da rozerwać. Tak jak powiedziałem, mijają kadencje, zmieniają się zarządy, natomiast no, pewne inwestycje, które zostały wcześniej rozpoczęte, zaplanowane, no, siłą rzeczy muszą być kontynuowane. Ale kiedyś się rozpoczynają? Czy pan rozpoczął jakąś inwestycję? Z twardych rzeczy, z tych, i to też nie mówmy tu o rewitalizacji, mówimy tutaj o budowie, przebudowie, remontach. Rewitalizacja jest zupełnie innym procesem, a to, o czym pani mówi, jest tylko jego częścią. Zakończyliśmy budowę synagogalnej 4. Wyremontowaliśmy, czy uruchomiliśmy Grodzką 1. Mówię tutaj o toalecie. Rozpoczęliśmy inwestycje, w sensie już zakończyliśmy, czyli wybudowaliśmy budynek synagogalny 7 i jesteśmy przygotowani do dwóch inwestycji, Królewicka 18, Grodzka 8. A czy synagogalna 4 nie była zaczęta wcześniej? Powiedziałem, że zakończyliśmy. Tak, to jest jakby no bardzo trudną historię miał ten budynek. Mhm. Ta budowa niestety trwała prawie 9 lat. Podkreślam, że zakończyliśmy tą budowę. Nie było to też łatwe, ale udało się to dopiąć do końca. Panie prezesie, czy pan zgadza się z prezydentem, czy też nie zgadza w tym, co prezydent działa i co mówi? Ale gdyby pani mogła skonkretyzować. Dobrze, to już powiem tak. Pan Nowakowski twierdził, że zawsze mówiłem o likwidacji tuby propagandowej prezydenta, mamy wolne media, one patrzą na ręce władzy, własnej gazety nie potrzebuję. A pan natomiast wydaje gazetę, która jest wydawana w roku wyborczym. Na pierwszej stronie jest artykuł z panem prezydentem, który chwali się tym, jak wiele zostało zrobione w zakresie rewitalizacji Starówki. Trudno tego nie odebrać jako tubę propagandową. To nie jest gazeta, natomiast jakby... Mhm. A zna pan definicję prasy? Pan na pamięć nie. Zna. A dobrze, to ja panu przypomnę, dobrze? Definicja prasy, proszę bardzo, zgodnie z artykułem 7 ustęp 2 ustawy Prawo prasowe. Termin prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą. Czy wydawnictwo Ekspres Tumski ma swój tytuł, datę, numer?
Numer w jakim sensie? Numer wydawnictwa. Nie. Ma. Przygotowałam się, proszę pana. Numer wydawnictwa? Mówi pani o numerze ISSN? Nie, nie o numerze ISSN. Jest numer pierwszy, Płock, maj 2018. To jest numer gazety. Okej, inaczej. Ta broszura, nie wiem, ulotka zgodnie nosi z prawem znamiona w prasy, nie wiem, gazety. Natomiast nie, zgodnie z prawem prasowym jest prasą. Natomiast to na pewno nie jest tuba propagandowa prezydenta, bo jak sama pani zaznaczyła, to jest twór, który wyszedł spod naszej ręki, a nie spod ręki pana prezydenta. No ale jednak na pierwszej stronie jest pan prezydent. Gościnnie. Jako autor tekstu. Gościnnie. Rozumiem, że wydaliście państwo 20 tysięcy egzemplarzy tej gazety. Czy jak zamierza pan to zbilansować? Bo nie pobieraliście żadnych opłat za reklamy. W całości wydatkowaliście to z własnych środków spółki. Jak pan zamierza to rozliczyć w finansach spółki? Co jest forma naszej reklamy i wsparcia lokalnej przedsiębiorczości? Prezydenta przede wszystkim. Nie. Spółki. A co z tytułem? Miał pan prawo użyć tego tytułu? Jeżeli chodzi o tytuł, okej, zaszła forma niezręczności, natomiast w sensie prawnym znak towarowy nie jest zastrzeżony. Posiada numer ISSN, więc jasne, jest... ale numer ISSN nie nadaje takich samych praw jak zastrzeżony znak towarowy. W moim rozumieniu, tak jak powiedziałem, nie złamaliśmy żadnego przepisu. No, prawnicy stowarzyszenia twierdzą inaczej. Tak jak w przypadku zastrzeżeń co do organizacji konkretnych imprez na rynku, nie zgłosił się do nas nikt, kto rościłby sobie prawa do tego tytułu. Poza tym, tak jak powiedziałem... Ale nie możecie państwo domniemać, że przejmując Jarmark Tumski, przejmujecie również wydawnictwo, które tworzył ktoś inny, ma zupełnie inny zakres tematyczny. No to chyba tak nie tak jest. Ja nie przejąłem Jarmarku Tumskiego, nie rozumiem tej wypowiedzi. No, jesteście państwo teraz głównym organizatorem. Nie wiem skąd to pani spostrzeżenie, ale nie przyjęliśmy Jarmarku Tumskiego. Nie sądzę, żebyśmy konkurowali z Ekspresem Tumskim, bo jego na rynku nie ma, a o konkurencji tutaj akurat nie w tym mowy. Roku miał być wydany, spowodowała to jedynie choroba pana Mieszkowicza, że nie został. Pani redaktor, dalej będziemy wydawać tą broszurę pod zmienionym tytułem. Panie prezesie, to nie jest broszura. Okay. Nosi wszelkie znamiona. Okay. Zgodnie z prawem prasowym jest to gazeta. A czy państwa stać jest jako spółkę na wydawanie takich ilościach tej gazety? 20 tysięcy? Jaki to jest koszt dla, jakie to jest obciążenie dla spółki? Wydanie takiego nakładu, wyciągam to z pamięci, to było chyba około 2-2,5 tysiąca złotych. O nie, niemożliwe. Jeżeli wyciągam tak, to z pamięci, więc jakby ja mogę uzupełnić te informacje. Będę wdzięczna za podanie konkretnej kwoty, ponieważ my również wydajemy gazetę. Jak pan wie, w nakładzie 16 tysięcy egzemplarzy, więc wiem dokładnie, jakie to są kwoty. Na dodatek nasz jest na papierze gazetowym. To nie jest możliwe, państwa papier jest dużo grubszy. Ja bezpośrednio zajmowałem się kwestiami tymi technicznymi. Tak jak mówię, wyciągam tą kwotę z głowy. A mam pytanie, czy pan jako menadżer, no bo jest pan menadżerem, zarządza pan spółką, nie jest panu szkoda, czy nie powinien pan podejmować takich decyzji, które działają na niekorzyść w moim przekonaniu spółki, czy powinny to być gazety wydawane z pieniędzy publicznych, bo tak czy siak spółka jest oparta na działalności publicznej, bo jest założycielem, jest miasto i jest jedynym właścicielem. Czy to nie powinno być w jakiś sposób unormowane, że prezydent nie powinien robić sobie kampanii wyborczej poprzez tego typu gazety, między innymi lansując się w nich i pokazując za pieniądze publiczne? I czy pan jako menadżer powinien wyrazić na to zgodę? Pani radna, jeszcze raz podkreślam, to nie jest gazeta, którą wydał prezydent i jeżeli pani chce rozmawiać z prezydentem, to myślę, że do tego programu trzeba zaprosić prezydenta, bo ale wiem, czy nie będę odpowiadał na... nieustalone z panem prezydentem, że taka gazeta się ukaże? Jeszcze raz podkreślam, odpowiadając na wcześniejsze pytanie... A czy to był wywiad? Zarząd spółki jest podmiotem autonomicznym i oczywiście, że działania muszą być zbieżne i uważam, że są zbieżne z działaniem prezydenta czy jego wydziału rewitalizacji. Natomiast no, z każdą ulotką, z każdym działaniem, imprezą, którą planujemy, nie chodzę pytać prezydenta. No, po to mnie w
ustanowił prezesem, żeby sobie takimi rzeczami głowy nie zawracać. Rozumiem, czyli decyzja o wydaniu tej gazety Ekspres Tumski była pana autonomiczną decyzją. Tak. Dobrze, czy widział pan gdzieś kiedykolwiek ulotkę reklamową, która zaprasza do tego, żeby reklamować się na niej? Ulotkę reklamową, nie wiem, zakładu mechanicznego, reklamujcie się na mojej ulotce. Nazwałem ją ulotką reklamową, ale ona ma promować czy reklamować cały obszar, który de facto mamy wspierać, więc jak zresztą pani zauważyła, tam nie ma tylko i wyłącznie artykułów prezydenta, są też wywiady i artykuły przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć zamieszczenia takiego wywiadu w gazecie, bezpłatnie oczywiście, natomiast nie do końca zgodzę się, że działamy ze środków publicznych, bo tak jak powiedziałem, nie otrzymujemy dotacji z Urzędu Miasta, pracujemy na kapitale, który sami sobie wypracujemy. Gdzie otrzymaliście państwo od gminy? Dokładnie, który kapitału pochodzi nie, mamy z gminy. A przepraszam, a czyje były te nieruchomości? Państwo je kupiliście za prywatne pieniądze, czy dostaliście od gminy? W nieruchomościach są mieszkańcy, którzy są na zasadach komunalnych. Ale państwa kapitał spółki został przekazany przez miasto w momencie tworzenia 20 spółki. 20 lat temu, więc no nie możemy... Ale to nie działa na majątku gminy? Działa na majątku gminy, natomiast nie jestem dotowany z gminy. No tak, ale kiedyś był pan dotowany, albo pana poprzednik był dotowany, bo dotacje dla spółki ARS były, więc niech mi pan teraz nie mówi, że państwo nie macie nic wspólnego z gminą za chwilkę. Sytuacja, która miała miejsce 15 lat temu. Ale to oznacza, że te pieniądze nie pracują nadal? No pracują. Nie no, 1 000 000 złotych raptem przekazano, co to za pieniądze. Jeżeli dostanie pan 10 lat temu dom i będzie pan w nim mieszkał, to nadal dostał pan ten dom. Tak, ale to jest dom, a nie aktywo, które pracuje. No te jest to, zostały... jest to aktywo, które pracuje, jeżeli ceny nieruchomości idą w górę, to owszem. I jeżeli zostało w ten sposób spożytkowane. Ja nie mam wiadomości na poziomie informacji, na co został ten 1 000 000 spożytkowany. Nie jestem w stanie pani powiedzieć, że ten 1 000 000 to panie dzisiaj prezesie, pracuje. Panie prezesie, ta dyskusja naprawdę jest... pracujecie na budynkach, które otrzymaliście z gminy. Tak. No to pan na nie zarabia. Jest to kapitał? No, ja nie rozumiem pana. Nie zarabiam na tym i pani jako radna otrzymuje ode mnie sprawozdanie finansowe co roku, powinna to doskonale wiedzieć. Czy pan prowadzi działalność gospodarczą? Tak. Pan wystawia faktury? Tak, natomiast bilans utrzymania... Ja nie mówię o bilansie, to jest kwestia wyniku działalności spółki. Tak. Natomiast mówię o bieżącej działalności spółki. Państwo normalnie na tych budynkach zarabiacie. Natomiast jak to w konsekwencji jest rozliczane, bo macie koszty administracyjne, Odpowiadam pani, że nie. W związku zarabiać z tym... to znaczy... mieć przychody wyższe niż koszty. Ale pan mówi teraz o lokalu konkretnym, czy o ogólnym bilansie spółki rocznym? O tym zasobie, o którym pani mówiła. Jeżeli wyjąć z niego nieruchomości, które jak pani mówi... Ale pan chce coś wyjmować. Pan to dostał. To czemu pan chce to wyjmować teraz? Pan ma wszystko. Lokale mieszkalne i lokale handlowe. Oczywiście tak. I włączając obie, czyli lokale mieszkalne i lokale usługowe, nie zarabiamy na tym. Panie prezesie, to jest zasób, który pan otrzymał, przejmując. Rozumiem, że nie zrobił pan to pod presją. Podpisał umowę swoim własnoręcznym podpisem. Nie, ja tego zasobu wyraził pan zgodę na to, że będzie prezesem. Nie, jak pan stał się prezesem, no to stał się pan również zarządzającą osobą tym majątkiem. Przyjęcie na majątek spółki tych nieruchomości. To myślę, że ta rozmowa troszkę w złym kierunku poszła, ale chciałam zapytać jeszcze o to, czy pan widział reklamę na ulotce reklamowej, żeby zachęcającą do tego, żeby się tam reklamować, bo w państwa gazecie jest cennik reklamowy i to cennik, który wiem z doświadczenia, jest bardzo niski. Ja bym określiła to jako ceny dumpingowe. Przy tym nakładzie jest to cena nierealna dla żadnego przedsiębiorcy wydającego gazetę. No to jaka to jest ulotka reklamowa? Jaka to jest broszura reklamowa, jeżeli państwo chcecie na niej, z niej osiągać to również przychody? Chcemy pokrywać koszty, osiągać przychody, bo tu podobnie jak przed chwilą pani radnej tłumaczę, że przychód to jest różnica między kosztem a dochodem. Myślę, że pani radna jako księgowa doskonale. Całego nakładu, czy składu, czy całego miejsca nie przeznaczamy na reklamę, musimy wziąć pod uwagę to, że my też będziemy tam. No zdajemy sobie sprawę, że reklama prezydenta też musi się znaleźć. Tylko pytanie, czy dla pana jest to etyczne tworzenie konkurencji na rynku lokalnym? Wiemy, jaki jest, że zostało nam się naprawdę niewiele tych mediów naszych płockich, gazetowych. Czy pan uważa, że to jest zasadne i właściwe tworzyć konkurencję przez miejską spółkę do sprzedaży reklam właśnie w wydaniu gazetowym?
Czy uważa pan, że jest wszystko w porządku? Czy gmina, czy spółka miejska powinna być konkurencją w tym zakresie dla lokalnych mediów? Nie uważam się za konkurencję dla lokalnych mediów. Jest to... zostańmy przy określeniu wydawnictwo, okej. Ono bardzo... dotyczące bardzo wąskiego obszaru. I jakby ideą tego było wsparcie tych przedsiębiorców, o których pani przed chwilą mówiła. Dokładnie z takim samym pomysłem przyszliśmy do państwa jakiś czas temu, my jako wydawnictwo. Tak, i zrobiliśmy to we własnym zakresie. Czy uważa pan, że urzędnicy lepiej prowadzą gazetę niż dziennikarze? Uważam, że jest to tańsze rozwiązanie niż zlecanie komukolwiek to na tego na zewnątrz. Zrobiliśmy to we własnym zakresie. Ale czy to był państwa pomysł, czy wykorzystaliście czyjś pomysł? I no, tak jak z tytułem, moim przekonaniem jest to swego rodzaju kradzież intelektualna. Ja nie mogę nakłonić pani do zmiany przekonań. Jestem innego zdania. Tak jak powiedziałem... Ale to niech pan odpowie na pytanie, czy to był państwa pomysł na wydanie tej gazety? Czy zaczerpnęliście to od innej osoby? To jak słyszę właśnie pani redaktor mówi, że to był ich pomysł. Uważam, że pomysł był nasz. Wydanie gazety. Świetnie. Ja nie będę akurat się tutaj o to sprzeczała. Mam wiele pomysłów, więc mogę jeszcze wiele realizować. Czas nam się kończy, ale panie prezesie, chciałabym jeszcze do jednej rzeczy nawiązać. Do moim zdaniem kuriozalnej odpowiedzi, jaką otrzymałam od państwa na moje pytania. W skrócie mówiąc, bo odpowiedź jest dłuższa. W odpowiedzi było, że skoro już opublikowałam artykuł, z którym zarząd spółki się nie zgadza, to odpowiedź, cytuję, wydaje się stratą czasu. Dlaczego stratą czasu jest dla pana odpowiadanie prasie? Pani redaktor, proszę nie skrzywiać rzeczywistości. Odpowiedziałem, że stratą czasu dla mnie jest kontakt z prasą. Nie, czy z odpowiadanie mediami. Na moje konkretne pytania. Tak, gdyż dotyczyły artykułu, który już został opublikowany i w zasadzie nie widziałem sensu, żeby bez odpowiadać. Bez państwa opinii, bez państwa dokładnie. Zdania. Więc w momencie, kiedy próbowałbym jakby, nie wiem, negować, czy bronić się w pani odpowiedziach, powstałby z tego drugi artykuł. I taki miał powstać. Ale automatycznie przyznałbym się do winy, a nie czuję się winny. Ale dlaczego do winy? Jeżeli przecież ma pan prawo również do wypowiedzi. Oczywiście, że tak. Jeżeli te pytania zadałaby pani przed publikacją i moją gdybym wypowiedź zadała przed umieściła, publikacją, to powtórzyłaby się sytuacja ze stycznia tego roku, kiedy to zadałam pytania i odpowiedzi to przeczytałam pani w innej gazecie. Faktów. Nie, jest to doświadczenie. Doświadczenie dziennikarza, mnie jako dziennikarza jest takie, że wysyłając państwu pytania, czytam odpowiedzi w innej gazecie. To jest pani stwierdzenie, a nie... To jest stwierdzenie pana pracownicy właściwie, która przekazała mi dokładnie to w ten sposób. Pan prezes powiedział, żebym przekazała pani te informacje, które ukazały się wczoraj w gazecie. Ja nie wiem, co pani kto powiedział. Absolutnie. Taka sytuacja była poza tym... Nie macie państwo obowiązku udzielać informacji? Ależ mamy. Oczywiście, tylko abstrahując momencie, od tego, kiedy... nie widział pan nigdy takich przykładów artykułu, gdzie opisuje się jedną część i mówi, wysłaliśmy pytania, czekamy na odpowiedź? Pani redaktor, to co widzę, a to co o tym myślę, to są dwie różne rzeczy. A czyli pan nie zgadza się ze sposobem prowadzenia mojej pracy jako dziennikarza i dlatego nie uzyskałam odpowiedzi? Sposobem prowadzenia pani jakby polityki w stosunku do ARS-u. To nie jest polityka w stosunku do ARS-u, ale stosuję ją do każdej instytucji, do każdego urzędu, który nie udziela mi odpowiedzi, a odpowiedź czytam w innym periodyku. Ale może już zakończmy burzliwie się trochę. Pani nie ma informacji o tym, kto pierwszy zadał to pytanie i nie może pani snuć takich wniosków. Nie mogę snuć wniosek, że zadałam pytanie 5 dni wcześniej, gazeta opublikowała to i dopiero później usłyszałam, że na podstawie tego, co ukazało się w gazecie, ale można przekazać mi informację. 5 dni wcześniej od tego od momentu, w którym okazał się artykuł w innej gazecie. Ja mówię o tym, że nie może pani mieć informacji, kiedy zadano to pytanie. Ale jakie to ma znaczenie? Jeżeli została przygotowana odpowiedź, to nie powinna być wysłana w tym samym momencie. Ma pani pretensje o to, że ktoś nie poinformował pani pierwszej, a nie wie pani, czy była pierwsza? Nie pierwszej. Jednocześnie. To jest różnica. Dla mediów internetowych szczególnie istotna bardzo. Dziękuję państwu bardzo za rozmowę. Moi gośćmi byli pani Violetta Kulpa. Dziękuję bardzo. I pan Jacek Koziński. Dziękuję. A państwa zapraszam na kolejny odcinek Twarzą w Twarz.